Konferencja w Wannsee. Czy możliwe jest, że wystarczyło 1,5 godziny, by na najwyższych szczeblach państwa niemieckiego miała zapaść decyzja, w wyniku której zginąć miało w sposób systematyczny i zaplanowany ponad 11 milionów ludzi? Dzisiaj ten temat będę poruszał z gościem nowego programu. Będzie to program na temat historii Niemiec, a naszym i moim państwa gościem jest Bogumił Szojda, ekspert od spraw Niemiec, który mieszka w Niemczech, posługuje się bardzo dobrze językiem niemieckim i który zdobył bardzo ważne materiały dotyczące konferencji Wannsee. Witaj. Witam cię. Witam państwa. Śląska Telewizja stara się nie tylko przedstawiać dane, które zebrali inni ludzie. Wykonujemy też pracę, która popycha w jakiś sposób poziom wiedzy. Czy możesz nam powiedzieć na początku, dlaczego te dokumenty są tak ważne i jaka jest rola samej konferencji, dlaczego powinniśmy o niej posłuchać? Te dokumenty, moim zdaniem, są dlatego bardzo ważne, ponieważ bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej polityka Niemiec historyczna była taka, że oni wypierali się, jakoby uczestniczyli w likwidacji narodu żydowskiego w sposób zorganizowany. I w związku z tym brakowało dowodów, żeby im to udowodnić. Pierwsze dowody znaleziono dopiero w roku 1947, całkiem przypadkowo, kiedy Amerykanie rozpoczęli proces przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych III Rzeczy. Natomiast ostatecznie potwierdzenie autentyczności znalezionych dokumentów dokonał Adolf Eichmann w roku 1961, kiedy wytoczono mu w Jerozolimie proces. Również polskie dokumenty zaświadczają o tym. Choćby dzienniki Rudolfa Hössa, komendanta obozu Auschwitz, jak również procesy zbrodniarzy hitlerowskich, które miały miejsce na terenie Polski bezpośrednio po zakończeniu wojny światowej. Tu na przykład proces Józefa Bühlera, który był uczestnikiem tej konferencji, który to potwierdził. Konferencja Wannsee to jest oczywiście ostateczna decyzja w kwestii rozwiązania sprawy żydowskiej, ale czy możemy cofnąć się nieco w czasie i prześledzić, jak wyglądał postęp antysemityzmu? Dlaczego naziści wybrali Żydów jako jakiegoś rodzaju przeciwnika publicznego i dlaczego do tej konferencji doszło akurat w momencie, kiedy zaczynali przegrywać na froncie wschodnim? No, jednych z możliwych odpowiedzi dał już na przykład feldmarszałek Rommel. W Niemczech jest taka zasada, że jeśli coś się nie powiedzie, to trzeba poszukać kozła ofiarnego. I przegrana I wojny światowej również doprowadziła do tego w Niemczech, że zaczęto szukać właśnie tego kozła ofiarnego. I Hitler właśnie w Żydach znalazł to uzasadnienie. No ale tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, że przecież Żydzi byli często też patriotami niemieckimi. To nie było tak, że oni byli jakąś bardzo wrogą częścią społeczeństwa. Dużo z nich nosiło odznaczenia po spektakularnych często osiągnięciach w czasie I wojny światowej. Dlaczego akurat kwestia żydowska była dla nazistów tak ważna? Tutaj podałeś, że byli kozłem ofiarnym, ale czy można powiedzieć, że były jeszcze jakieś czynniki inne? Tu trzeba może szukać przyczyny takiego potraktowania Żydów właśnie w osobie i w osobowości Adolfa Hitlera. Wystarczy tylko przeczytać jego pracę główną, czyli Mein Kampf, żeby znaleźć odpowiedzi na to pytanie. I tutaj podczas tej konferencji Wannsee 20 stycznia 1942 roku Reinhard Heydrich powołał się właśnie na słowa samego Führera, mianowicie przytoczył zapis ze strony 772 książki Adolfa Hitlera Mein Kampf, gdzie właśnie Hitler napisał, że Żydów należy trzymać pod gazem. Tu jest aluzja właśnie do I wojny światowej, ponieważ sam Hitler do końca był żołnierzem na froncie zachodnim w dzisiejszej Belgii, w mieście Ypres,
I tam w październiku 18 roku nastąpił jeden z ostatnich ataków brytyjskich na stanowiska niemieckie i podczas tego ataku Hitler właśnie został zatruty gazem. Wylądował w szpitalu, potem był leczony w Pasewalk, to jest niedaleko Szczecina. I to miało takie znaczenie mocne w jego życiu, że potem właśnie, kiedy 6 lat później siedział w więzieniu w Landsberg po nieudanym puczu z listopada 23 roku, kiedy pisał właśnie tę książkę, to właśnie zaznaczył, że przyczyna przegranej w I wojnie światowej, to oprócz tego międzynarodowego żydostwa, jak on to nazywał, Finanzjudentum, czyli finansjery żydowskie, głównie znajdujące się w Ameryce czy w Anglii, to również Żydzi, którzy znajdowali się w samej Rzeszy, ale tu miał na myśli właśnie komunistów, bolszewików. I przeciwko nim kierowała się jego nienawiść. On był po prostu chorym antysemitą w tym przypadku. I kiedy już został kanclerzem i führerem, stworzył państwo dyktatorskie, gdzie nie liczyło się prawo, siła tego prawa, tylko wola właśnie jego, tego pierwszego gangstera, stała się niejednocześnie prawem. To wystarczyło, że on w swoim najbliższym gronie, w którym przebywał, życzenia jakieś wypowiadał, a oni starali się już je spełniać. Także nie ma żadnego rozkazu pisemnego co do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Są tylko polecenia ustne, potwierdzone przez na przykład Heydricha, Himmlera, czy później nawet Eichmanna i innych. Jeśli chodzi o kwestię dyskryminacji ludności żydowskiej, to widzimy tu pewną progresję. Nie chodziło od samego początku o mordy, mimo że zdarzały się takie przypadki, ale do pewnego momentu ludność polska, w tym zwłaszcza polska inteligencja, była w gorszej sytuacji. Jak zmieniła się sytuacja Żydów? Jaka była różnica pomiędzy sytuacją przed konferencją, a zaraz po? Więc przed konferencją, konkretnie do października 1941 roku, głównym celem rozwiązywania kwestii żydowskiej było doprowadzenie do wypchania Żydów z życia publicznego w Niemczech i na terenach już objętych przez Niemców, Francja i inne zdobyte tereny, i skłonienie ich do opuszczenia tych terenów. Niemcy myśleli również o tym, żeby na przykład na Madagaskarze ich osiedlić, czy w Palestynie. Ale z tego pomysłu w Palestynie zrezygnowali po wizycie wielkiego muftiego w listopadzie 1941 roku, wcześniej już były kontakty też, i po tym, jak doszli do wniosku, że wojska Rommela niestety nie dojdą do kanału Sueskiego, bo to był warunek. Zdobycie kanału Sueskiego, odcięcie Wielkiej Brytanii od surowców z Indii i tym samym, gdyby mieli w posiadaniu kanał Suezki, kontrolę nad nim, można by było wtedy ludność żydowską z Europy i z terenów zajętych przewieźć na Madagaskar. W momencie, kiedy się już stało jasne, że Rommel nie zdobędzie ani Egiptu do końca, ani Palestyny, tym bardziej kanału Suezkiego, należało się właśnie zastanowić, co z tym dalej zrobić. Innym rozwiązaniem było też po wygranej wojnie ze Związkiem Radzieckim osiedlenie Żydów w Syberii. I kiedy widać było, że to też będzie niemożliwe do zrealizowania, to nastąpiły te radykalne rozwiązania. Czy możemy w pewien sposób cofnąć się do dni bezpośrednio poprzedzających zwołanie tej konferencji? Jak wyglądały przygotowania? Jacy byli najważniejsi decydenci? Czy można powiedzieć, że wynikało to z jakichś poprzednich wydarzeń politycznych? Więc eksterminacja Żydów, ona już nastąpiła bezpośrednio po napaści na Związek Radziecki 22 czerwca. Pierwsze Einsatzkommandos zaczęły działać już 4 lipca 1941 roku. Zachowały się ręcznie prowadzone notatki o sukcesach, oczywiście w cudzysłowie, tych grup.
I wraz z postępującym frontem postępowały te Einsatzgruppen, to byli głównie grupy około 100-200 żołnierzy, które zajmowały się właśnie likwidacją ludności żydowskiej. I kiedy front doszedł już w październiku prawie że pod Moskwą, a z drugiej strony było widać, że nie można Żydów przewieźć do ziemi świętej, jak my to nazywamy, to znaczy do Palestyny, ani na Madagaskar, ani trzeba zaznaczyć, to jest bardzo przykra sprawa, że również kraje demokratyczne, takie jak Stany Zjednoczone czy Kanada, które były wolne, nie przyjmowały statków z Żydami. One zostały zawracane, wróciły z powrotem i wszyscy Żydzi, którzy na tych statkach byli, niestety zostali przeznaczeni do, jak to eufemistycznie oni to nazywali, do ostatecznego rozwiązania. No tak, ta sytuacja pojawiła się ostatnio w jednej z książek, która była reklamowana na łamach Jerusalem Post, w której autor zadaje pytanie o to właśnie, dlaczego polityka Roosevelta w kwestii przyjmowania uchodźców żydowskich była tak niejasna i dlaczego faktycznie często statki były zawracane. Jeśli przejdziemy już do samej konferencji, to jakie instytucje niemieckie były odpowiedzialne za jej zwołanie? Kto był głównym decydentem? Więc podstawą prawną do zwołania tej konferencji był dekret marszałka Rzeszy Hermana Göringa, który był jednocześnie pełnomocnikiem do spraw planu czteroletniego z 31 lipca 1941 roku. Tu dla ciekawości podam, że tekst został zredagowany przez samego Reinharda Heydricha. Tylko do podpisania podstawił to Hermanowi Göringowi. I tu czytamy w tym właśnie dekrecie, że w uzupełnieniu do już wcześniej wyznaczonego panu dekretem z dnia 24 stycznia 1939 roku zadania doprowadzenia do możliwie najkorzystniejszego rozwiązania kwestii żydowskiej w postaci emigracji lub ewakuacji zgodnie z ówczesnymi okolicznościami, zlecam panu niniejszym podjęcia wszelkich niezbędnych przygotowań w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i materialnym do całkowitego rozwiązania kwestii żydowskiej w niemieckiej strefie wpływu w Europie. O ile przy tym naruszona zostanie jurysdykcja innych instancji centralnych, należy je włączyć do realizacji zadania. Ponadto oczekuję od pana przedłożenia mi w najbliższej przyszłości całościowego projektu wstępnych działań organizacyjnych, merytorycznych i materialnych do przeprowadzenia pożądanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Podpis Hermann Göring. Tu zaznaczę, że podczas procesu w Norymberdze w 1946 roku sędzia amerykański, który prowadził to Jackson, postępowanie właśnie zadał pytanie Göringowi, czy potwierdza autentyczność tego dokumentu. Hermann Göring to potwierdził, a więc tu mamy pewność, że jest to dokument autentyczny. Na początku właśnie zwołanej przez Reinharda Heydricha tej konferencji w Wannsee właśnie Heydrich odczytał właśnie ten dekret, żeby wszyscy wiedzieli, na jakiej podstawie prawnej on działa. Przypomnijmy, że III Rzesza była państwem praworządnym. Możemy oczywiście sprzeczać się na temat, jak wtedy Niemcy pojmowali sprawę praworządności, ale oni byli praworządni. Jeśli weźmiemy pod uwagę uczestników tej konferencji, było ich 15 plus sekretarka, to 10 uczestników, czyli 2/3, to byli prawnicy, z tego 8 z tytułami doktora. Cała ta historia ma pewien dosyć paradoksalny element, ponieważ jeśli zastanowimy się nad sytuacją Niemiec w momencie, kiedy przegrywają na froncie wschodnim, wydaje się to dosyć nieintuicyjne, że podejmują oni tak daleko idący wysiłek, żeby w jakiś sposób zainwestować brakujące już siły organizacyjne na tak masową eksterminację. I jak to jest możliwe, że w trakcie tej jednej konferencji udało się podjąć decyzje, które skonstruowały tak sprawną i tak bezwzględnie działającą maszynę do zabijania ludzi? Na przykład motyw cyklonu B. Czy możesz nam powiedzieć w kilku zdaniach, jak to się stało, że właśnie, że ten cyklon B został wybrany jako pewne narzędzie do eksterminacji? Dobrze, zacznijmy od cyklonu B, a później weźmiemy te sprawy bardziej logistyczne. A więc
Jeden z uczestników, głównego organizatora, bo ta konferencja odbyła się na zaproszenie szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Heydricha, i jego zastępcy w tej akurat sprawie, Adolfa Eichmanna. Kiedy on został przez Mossad aresztowany w 1960 roku, 22 maja, przewieźli go do Tel Awiwu i zrobili mu proces, to on właśnie rozjaśnił cały ten plan, jak do tego doszło. Poza tym drugi tekst źródłowy to są zeznania Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz. On, kiedy był w Polsce po wojnie prowadzony proces, to on spisał, prawie 200 stron mamy dowodów, także mam dość dużo polskich dowodów na ten temat, gdzie on to opisuje. Że już w lipcu, w 1941 roku, wezwano go do Berlina, sam Reichsführer SS, czyli Heinrich Himmler go wezwał i już mu powiedział, że Hitler życzy sobie, żeby zrobić mu plan i doprowadzić do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Czyli widzimy, to jest na początku agresji na Związek Radziecki. I Eichmann odwiedzał Auschwitz bardzo często, potwierdza to właśnie Rudolf Höss. I 3 września 1941 roku w bloku numer 11, czyli w tym bloku, w którym 3 tygodnie wcześniej zginął, został zamordowany Maksymilian Maria Kolbe, przeprowadzono pierwszy raz próbę gazowania więźniów. Jak to się stało? Otóż w obozie w Auschwitz używano do dezynfekcji cyklonu B. To jest cyjanek wodoru. Blauzeule po niemiecku. To jest główny jego składnik. Zabija zaraz przy kontakcie. Firma, która to produkowała, pouczyła SS-manów i ci, którzy tam byli odpowiedzialni, jak należy się posługiwać, jak trzeba maski zakładać i tak dalej. Ponieważ oni nie najlepiej się tym posługiwali, więc paru zostało zatrutych. I w ten sposób wpadli na pomysł, skoro tak to działa na ludzi, to może zastosujemy to do innych celów. Ponieważ już wtedy gazowano, to może należy przypomnieć, w Niemczech wcześniej miała akcja tak zwana T4, gdzie zagazowano ponad 60 tysięcy chorych psychicznie ludzi, bo ich uznano jako darmozjady. Jak ktoś nie przyczyniał się do rozwoju III Rzeszy, no to był darmozjadem, po co go utrzymywać? Nie patrzyli, czy to jest Niemiec, czy ktoś inny. I tam używano do mordowania właśnie spalin samochodów. Tutaj natomiast gaz okazał się wydajniejszy. I tak pierwsze próby miały miejsce 3 września 1941 roku. To wiemy właśnie z dokumentów Muzeum w Oświęcimiu, gdzie właśnie dokonano pierwszego gazowania, którymi ofiarami byli głównie jeńcy radzieccy i również polscy. Teraz wracając do całej logistyki, bo o to pytałeś. Więc na tej konferencji w Wannsee, dobrze przygotowanej przez SS, no to trzeba powiedzieć, że ten czas pomiędzy 31 lipca a początkiem stycznia, to oni dobrze wykorzystali. Pierwsza planowana była już 8 grudnia, konferencja, ale na skutek włączenia się Stanów Zjednoczonych do wojny, przypomnijmy napad Japonii na Pearl Harbor i tak dalej, sprawiło, że musieli o 6 tygodni przesunąć na ten 20 styczeń. Mieli więcej czasu, żeby jeszcze lepiej to precyzyjnie przygotować. Otóż do tego czasu istniały właśnie kolizje pomiędzy kompetencjami poszczególnych ministerstw i głównych urzędów Rzeszy. I tak na przykład Hermann Göring, który był odpowiedzialny za produkcję wojskową, był przeciwny radykalnemu rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Twierdził, że ten problem możemy pozostawić na czas po wygranej wojnie. Wyjątek? Osoby, które nie są zdolne do pracy. I tu, to co już wcześniej powiedziałeś, przykra sprawa, ale podczas tej konferencji podjęto decyzję, że Żydzi powyżej 65 roku życia muszą być poddani ostatecznemu rozwiązaniu bez względu na to,
jak zasłużyli się na przykład do Niemiec. I tutaj padło pytanie, a co jest z żołnierzami z pierwszej wojny światowej, którzy walczyli dla Niemiec, którzy nawet zostali oznaczeni w postaci Eisenkreuze, czyli te żelazne krzyże. Okazuje się, że to nie miało w ogóle znaczenia. Wszyscy zostali przeznaczeni i faktycznie straceni. I na tej konferencji główne zadanie, jakie postawiło sobie SS, to, żeby przekonać pozostałych uczestników do tego, że oni są tą jedyną jednostką, która będzie decydować w kwestii spornych. I tu znowu jest pewien nawet polski akcent. Zanim ta konferencja się odbyła, przypomnę, 20 stycznia, to był wtorek, to tydzień wcześniej, w dniach od 14 do 16 stycznia, odbyła się konferencja, a tam byli sami uczestnicy SS, w Żabince. To jest koło Godapia, na terenie Polski. I tam opracowali wszystkie dane SS-mani. Tam był Himmler, był Hoffmann, był właśnie Heydrich, był Eichmann. Po to, bo spodziewali się, że z dwóch sztabssekretarzy, czyli tych dwóch wiceministrów, będzie się stawiać i ich trzeba przekonać, żeby ten program, żeby nie za dużo nie dyskutować, tylko żeby już nabrał większego rozmachu, ponieważ Eichmann przygotował już listy poszczególnych krajów, ile należy Żydów wymordować i jak to zrobić. Dokładne dane na ten temat wiemy właśnie z procesu, jeśli ktoś zadał sobie ten trud i posłucha właśnie relacji, bo to można znaleźć w Yad Vashem, w Muzeum Yad Vashem, jest ponad 275 godzin nagrań tego procesu. I tam sędziowie go pytają właśnie o ten problem. O czym tu rozmawialiście na tej konferencji? I on właśnie mówi, rozmawialiśmy głównie o tym, jakie metody wybrać do likwidacji Żydów. Na sali wtedy zawsze było wzburzenie. Sędziowie musieli uspokajać, bo nierozstąd byli świadkami tego procesu ludzie, którzy stracili najbliższych. I wtedy Eichmann właśnie wyjaśnił, że ostatecznie ustalono cztery metody likwidacji Żydów. To były samochody spalinowe, przejezdne, komory stacjonarne, następnie rozstrzeliwanie i cyklon B. Uznali, że jednak cyklon B jest najbardziej wydajny, najmniej niebezpieczny dla załogi SS i na to się zdecydowano. Chciałem zapytać o element przemysłowy związany z Holokaustem. Tutaj jedną z metod wyniszczania ludzi, zabijania ich było zmuszanie ich do niewolniczej pracy ponad siłę. Jak wyglądało to w perspektywie właśnie konferencji w Wannsee i czy nie było jakichś sił wewnątrz warstw decyzyjnych, które by się sprzeciwiały zabijaniu pracowników, którzy mogli przecież wykonywać ważne zadania dla Niemiec. Często to byli ludzie też dobrze wykształceni. Tak, ten problem powstał, ponieważ może przedstawilibyśmy tych uczestników po kolei, to przy okazji zaraz wyjaśnię, kto się właśnie stawiał takiemu radykalnemu rozwiązaniu. No, tu mamy ich. Na samej górze, po lewej stronie, widzimy, to jest pan Hoffmann. Następnie Müller, możemy też zobaczyć. Potem jest Eichmann, następny to jest Heydrich i Lange. Zatrzymajmy się, bo ten z prawej to jest najmłodszy, ma 31 lat. Doktor prawa. Jest szefem w Rydze. On już w tym czasie ma za sobą setki pomordowanych ludzi. Kiedy przyleciał samolotem 20 stycznia, to jeszcze 19 zlikwidował Żydów. 1500, którzy przywiezieni zostali z Wiednia i tym się chwalił.
I pytałeś, czy był ktoś, który uważał, że należy pracę Żydów zatrudnić. To był właśnie sztatsekretarz Neumann Erich. On był przedstawicielem właśnie Hermana Göringa. I ten właśnie mówił, że to są bardzo dobrzy pracownicy, nie ma do nich żadnych zastrzeżeń, że ich trzeba wyjąć. I oni faktycznie zostali wyjęci, bo przypomnijmy, na tej konferencji wielu było zaskoczonych, że są Żydzi, którzy, że tak powiem, prawem łaski Adolfa Hitlera zajmowali stanowiska. Tak na przykład kolega, przyjaciel Hermana Göringa, późniejszy feldmarszałek lotnictwa Erich Milch, został właśnie w ten sposób wciągnięty do tych osób uprzywilejowanych i przeżyli. A czy możemy podać jakiś rodzaj liczb, może procenta tych ludzi, którzy dostali ten przywilej? Więc tak, to był problem definicji, kto jest Żydem, a kto nie. Regulowały to tak zwane ustawy norymberskie z 15 września 1935 roku. I głównym autorem tych ustaw był przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To był też doktor prawa, nazywał się Wilhelm Stuckart. On przyszedł w mundurze SS, bo on dostał tytuł honorowy Oberführera, czyli tego nadpułkownika, właśnie za tą pracę. I on bardzo dobrze się znał właśnie na pojęciach prawnych, jak zdefiniować to. Czy Żydzi półkrwi, czy są traktować ich należy jako pełnych Żydów, czy jako pełnych Niemców? Deutschblütig, czy nie? I w związku z tym, tutaj były zgrzyty, o których właśnie SS już wcześniej przypuszczało, że mogą być, że konferencje co chwilę przerywano, dyskutowano w kuluarach, było śniadanko, były koniaczki. Pytałeś, czy jest to możliwe, że można w ciągu 90 minut podjąć decyzję o tym, o mordowaniu 11 milionów ludzi. Tu praktyka pokazała, że można przy kominku sobie siedzieć, rozmawiać. I tutaj poszczególne osoby, byśmy musieli troszkę i w bok przejść, i głębiej, oczywiście stawiały warunki, czy to prawne, czy to związane z obronnością Rzeszy, aby zachować pewną kolejność. I tak na przykład zastępca Hansa Franka na terenie Generalnej Guberni, czyli dotykamy właśnie naszego terenu, on się nazywał Józef Bühler, on prosił, żeby problem rozwiązania kwestii żydowskiej zacząć od właśnie Generalnej Guberni. Ponieważ wtedy mamy 2,5 miliona Żydów, jest tylko z nimi problem, więc jeśli terenem, na którym ma nastąpić to rozwiązanie tego problemu, ma być Generalna Gubernia, bo już wtedy, trzeba przypomnieć, mamy styczeń, 42 rok, a już buduje się, już w trakcie jest Bełżec budowany od grudnia, od 1 listopada, Sobibór, później będzie Trybinka budowana, Otilo Globocznik kręci się koło Lublina, jest kolizja kompetencji Hansa Franka i jego administracji z administracją SS. Frank strasznie nie lubił, żeby ktoś w jego ogródku coś tam robił, były zgrzyty. I właśnie ta konferencja miała za zadanie ustalić w kwestii spornej, kiedy następuje kolizja kompetencji, co jest ważniejsze. I tutaj ustanowiono, najważniejsze jest, co będzie żądało SS. Czyli oni byli kierownikiem tego wszystkiego. I pytałeś, czy podczas wojny z Rosją, kiedy cały wysiłek powinien być przeznaczony właśnie na walkę z Armią Czerwoną, dlaczego Niemcy jednak postanowili też rozwiązać problem kwestii żydowskiej? Otóż Eichmann, Adolf Eichmann, on wpadł na taki pomysł. Jego nazywali wtedy głównym spedytorem Żydów. On wpadł na pomysł taki. Skoro mamy wozić
z frontu wschodniego, z żołnierzy radzieckich, jeńców, do Rzeszy, do przymusowych robót, to zauważył, że pociągi wracają puste. I powiedział, przecież my tu w ogóle nie będziemy mieć żadnych problemów. To będzie maksymalizacja ruchu taboru kolejowego. Tylko kwestia była, jak to ukryć wszystko. I tu też pytałeś, co oni tutaj przedsięwzięli. Oni właśnie używali takiej mowy, że nawet Żydzi nie przypuszczali, co ich czeka. Mówiło się tylko, ach, Arbeitseinsatz, będzie tam pracować, to rzeczy i tak dalej, nic wam się nie stanie. I wielu w to uwierzyło. I po prostu tym samym ułatwiało całą tę sprawę. Jeśli chodzi o samą konferencję, to czy mógłbyś nam powiedzieć o ludziach, którzy w niej uczestniczyli, coś więcej, jaki był jej przebieg, kto zabierał głos i czy głos był decydujący? Więc z zeznań Adolfa Eichmanna podczas procesu w Izraelu w 1961 roku wynika, że cała konferencja trwała około 90 minut, może troszkę więcej. Z tego pierwszą, czy gdzieś godzinę, to Reinhard Heydrich wypełnił. On właśnie opowiedział, jakie wyniki uzyskano do tej pory, jakie są zamiary. I dodam tylko, że z tej konferencji jest nakręcony bardzo ciekawy film w roku 1994, gdzie doradcą do kręcenia tego filmu był znany izraelski historyk Shlomo Aronson. On się urodził w 1936 roku, niestety już zmarł w 2020 roku, 21 lutego konkretnie. I on był reporterem podczas tego procesu. Także on bardzo dobrze znał te sprawy, jak to przebiegało, co mówił. I on pomagał przy reżyserowaniu tego filmu. I w związku z tym, na podstawie jego też wspomnień, zapisów, pamiętajmy, że kiedy kręcono ten film, jeszcze żyło paru uczestników tego, to wiemy, jak oni siedzieli, kto był, co wypowiadali się. I tak powiedziałem, ten sam protokół to nie jest protokół słowny, tylko taki protokół tego wyniku ostatecznego. Bo co się okazuje? Podczas tego podczas tej konferencji była też kobieta, która prowadziła protokół. To była sekretarka Eichmanna. Niedawno właśnie, gdzieś około 2 lata temu, dowiedzieliśmy się, jak ona się nazywała. Ona się nazywa Ingeborg Werlemann. Miała wtedy 22 lata. Była taką narodową socjalistką, która zaraz na początku konferencji zapytała, jaki ma to być rodzaj stenografu, czy rzeczowy, czy słowny. Heydrich powiedział, nie, nie, wystarczy, jak tylko ogólne rzeczy, najważniejsze, my potem zrobimy jeszcze w RSH, czyli w Głównym Urzędzie, dla wszystkich ostatecznie protokół. Po zakończeniu konferencji zeznań Eichmanna wynika, że siedli sobie jeszcze przy kominku w trójkę, pili koniak i Heydrich dał mu wytyczne, jak należy ten protokół zrobić. Zażądał, żeby jeszcze dzisiaj, w tym samym dniu, bo pamiętajmy, w kalendarzyku Heydricha jest ślad. Zaznaczył sobie konferencję od 12 do 15. To 3 godziny, bo już o 16 miał spotkanie w siedzibie SS. I w tym samym dniu, wieczorem, Eichmann zrobił już pierwszy taki prototyp tego protokołu. Później przerabiano go, wszystkie takie skrajne, niemiłe określenia wycięto, zastąpiono je eufemizmami. Jak czytamy, to widzimy, że to wygląda tak bardzo niewinnie. Ostatecznie sporządzono 30 odpisów. Po 2 dla każdego uczestnika. Jest tylko kwestia sporna, czy Adolf Hitler dostał, bo Adolf Hitler był krótkowidzem
i do niego protokoły sporządzane były zawsze dużą czcionką. Tego do tej pory nie znaleziono. Są tylko pewne domniemania, ponieważ ta pani Weleman wypowiedziała się, że faktycznie Adolf Hitler też był sporządzony, ale nie ma dowodu żadnego pisemnego na ten temat. W każdym razie te 30 odpisów, to były odpisy, nie kopie, czyli to były jak notarialne potwierdzenia, do każdego z uczestników po dwa. Jeden do archiwa, a drugi dla uczestnika. Kiedy Armia Radziecka zbliżyła się w 1945 roku do Berlina, Niemcy zaczęli wszystko niszczyć. Ocalał tylko odpis numer 16, który był przeznaczony do jednego z uczestników. To był pan Martin Luther z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. On był Unterstaatssekretär, czyli poniżej troszkę wiceministra. On był jednym z tych takich motorów napędowych obok Eichmanna z SS. On dostarczał informacji z poszczególnych krajów, ilu Żydów mieszka, ponieważ te 11 milionów, o których wspomniałeś, skąd się ta liczba wzięła? Otóż podczas procesu w Jerozolimie sędzia pytał Eichmanna, skąd ta liczba 11 milionów? I to chodziło głównie o statystyki żydowskie same, ale również informacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I tu Martin Luther strasznie dużo się wychwalał nawet, że on się do tego przyczynił. I jego zadaniem też było informacje innych rządów zaprzyjaźnionych z Rzeszą, które uczestniczyły w agresji na Związek Radziecki. Na przykład Słowacja, Chorwacja, Węgrzy, Rumunia. On już te informacje zbierał i starał się przekonywać rządy tych krajów, żeby przejęli do swojego systemu prawnego regulacje z tych ustaw norymberskich, żeby dyskryminować ludność żydowską. No właśnie chciałem zapytać, jak to wyglądało z punktu widzenia poparcia sojuszników III Rzeszy. Czy oni w jakiś sposób też dostali w jakiejś formie te dokumenty do ratyfikacji i czy zobowiązywali się w sposób no, prawny, formalny do eksportu Żydów, jak było na przykład z Francją? To znaczy, oni nie dostali żadnej kopii, żadnego odpisu. To zostało tylko w Niemczech. Możemy później jeszcze porozmawiać, jak to się stało, że ten jeden ocalał i czy on jest autentyczny, kiedy go znaleziono. Natomiast jeśli chodzi o współpracę Francji i tych krajów, których satelitów, można powiedzieć, niemieckich, to jest tak. Luther sam na tej konferencji powiedział, że nie ma problemów, że oni dostarczą. Powiedział, to mi zostało w pamięci, bo powiedział, tylko jeśli chodzi o Słowację, to Słowacy chcą mieć majątek po Żydach. No, postać księdza Tiso. I tutaj, tak, i tutaj odezwał się właśnie przedstawiciel największego złodzieja w III Rzeszy, czyli Hermana Göringa, Erich Neumann. Mówi, ale to przecież są miliardy, to nie możemy tego Słowakom dać. Możemy im obiecać, ale nigdy dać. No, i dlatego Heydrich mówi, na razie obiecamy im wszystko, niech się im wydaje, że dostaną, a jak już sprawę zamkniemy, to oczywiście nie dostaną nic. No tutaj omówienie każdej sytuacji poszczególnego kraju, myślę, że by było tematem na cały odcinek. Chciałem zapytać o wątki polskie, które się tutaj pojawiają, czy Polska figuruje w jakiś sposób. Wiemy, że pojawia się określenie Finis Polonie. Czy możesz nam powiedzieć, o co chodzi? Tak. Otóż, kiedy niektórzy uczestnicy, tak jak na przykład Alfred Maja, on był gauleiterem na wschodzie, na tych ziemiach okupowanych, pytał, jak to ma przebiegać, czy nie bierzemy sobie za dużo na głowę. No bo może poczekajmy, bo właśnie to była ta tendencja tam podczas tych rozmowach. Może poczekamy, aż najpierw wygramy wojnę. Ten Luther mówił, że ma sygnały z krajów północnych, żeby zostawić ich w spokoju. Dał też znać, że Italia się burzy, broni Żydów, żeby, że jednak Duce mimo wszystko jest niepewny.
żeby to też zostawić na później. Dlatego tam będą ciekawe rzeczy. Papież Pius XII cały czas protestował. Dziwię się, że często się mówi, papież był przyjacielem Adolfa Hitlera, bo w dzienniku na przykład Goebbelsa, on pisał dziennik wszystko, każdy dzień, jest właśnie taka notatka, jeśli papież jest naszym przyjacielem, to przy tym naszym przyjacielskim stole siedzi na samym końcu. W związku z tym były pewne obawy, czy ten plan, jak oni sami nazwali, ambitny, się uda. I tutaj mamy, pytałeś o Finis Polonie. I tutaj SS-mani, ponieważ, tak jak powiedziałem, wcześniej się już obgadali, że jak coś nie będzie szło po ich myśli, to będą musieli troszkę relatywować sytuację. I tak wyskoczył jeden z SS-manów z Gruppenführer SS. On był szefem Sicherheitspolizei und SD, generalny gubernii, on się nazywał Eberhard Schöngardt, doktor prawa. I on właśnie opowiadał o tym, poinformował uczestników, że wymordowaliśmy już polską inteligencję. Już ich nie ma. Jest tylko prosty lud, których musimy tylko do pracy na rzecz Rzeszy zaprzęgnąć. I mówi, to samo będzie z czasem z Żydami, a pamiętajcie, przed nami jeszcze Ural, większe zadania. Więc co to jest te 11 milionów Żydów, kiedy w planie oczywiście mieli już 30 milionów Słowian. I wracając do Polski, on właśnie użył pojęcia, kiedy powiedział, polska inteligencja wymordowana, księża prawie że wymordowani. Naród polski jest bez kierownictwa. Powiedział, nie zbudują już nigdy państwowości. I on właśnie użył pojęcia finis polonie. To jest element, który myślę jest bardzo istotny, dlatego że pokazuje, że zagłada inteligencji polskiej była częścią pewnego szerszego planu, w który wpisywali się też Żydzi i później Słowianie. No i trzeba powiedzieć, że Polacy nigdy nie uczestniczyli w żaden sposób aktywnie w Holokauście, w przeciwieństwie do takich krajów właśnie jak Francja czy oczywiście, Słowacja. O tym, oczywiście, proszę popatrzeć. Drugi obecny przedstawiciel, zastępca Hansa Franka, czyli tego szefa naszej generalnej guberni, to był Józef Bühler. On zostanie stracony po wojnie. W Polsce zrobią mu proces i to jest taka dla niego ironia losu, ponieważ niedawno oglądaliśmy film o Stanisławie Marusarzu. On uciekł z więzienia Montelupich w Krakowie, prawda? I ten gość właśnie wszystko robił, żeby Polaków właśnie w tym więzieniu wykańczać. I w tym więzieniu on zostanie powieszony w sierpniu 1946 roku. Ale najpierw jeszcze złoży zeznania, także on potwierdzi, że był uczestnikiem tej konferencji. On potwierdzi, o czym tam mówiono. To się składa, pokrywa się z wypowiedziami innych uczestników, którzy przeżyli dłużej. Między innymi był przedstawiciel Kancelarii Rzeszy, pan Wilhelm Kritzinger, on był najstarszy. Jego ojciec był pastorem, miał tam pewne wątpliwości, troszczył się przede wszystkim o to, czy na przykład jedna z metod likwidacji, czyli rozstrzeliwania, nie wpłynął negatywnie na żołnierzy niemieckich, którzy to dokonują. Także, powiem, że w całej tej historii naprawdę zadziwiające i przerażające jest, jak dużo pewnego racjonalnego myślenia było zainwestowane w to, żeby zupełnie nieracjonalną rzecz sfinansować i jeszcze dodatkowo wprowadzać w życie w trudnej sytuacji politycznej. No przecież koncerny niemieckie zamawiały siłę roboczą IG Farben, prawda, a jednak tak naprawdę to szaleństwo było na tyle mocne, żeby interesy nawet zakładów przemysłowych były poniżej właśnie jakiejś ideologicznej manii. I myślę, że
to jest jedna z większych zagadek ludzkości, która pozostaje właśnie po tym dokumencie. I chciałem cię zapytać jeszcze o dwie rzeczy. Jedna to jest taka, czy ludzie, którzy uczestniczyli w tej konferencji w jakiś sposób później spotkali się ze sprawiedliwością, czy zostali skazani, jaka była ich przyszłość. No a już powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, czy można powiedzieć, dlaczego ten dokument jest tak ważny, dlaczego zachował się w tak małej ilości kopii i trochę na temat pracy intelektualnej, jaką włożyłeś w tłumaczenie i dlaczego na przykład nie jest on tłumaczony na język polski? No, żeby tak od końca twojego pytania, dlaczego nie jest tłumaczony na język polski? Tłumaczenia są, ale sam dokument jest przetłumaczony, natomiast dokumenty, które zostały stworzone przed konferencją, czy po, nie ma, jeszcze nie są przetłumaczone. Widać, że nie ma woli politycznej. Taka jest polityka historyczna prowadzona po II wojnie światowej. Wiadomo, w okresie komunizmu to tam praktycznie nas nie było, że tak powiem, na arenie tutaj europejskiej czy światowej. Po przemianach 89-90 to różnie wyglądało. To jest, my tu mamy dużo do zrobienia. Pozytywnym jest to, że przez rozwój internetu, odkąd mamy internet, łatwiej nam zdobywać dokumenty, archiwa. Bo tak na przykład, ten dokument, o którym mówimy, z konferencji Wannsee, to on znajduje się w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego prowadził, szefem był kiedyś Joachim von Ribbentrop. I Niemcy to udostępniają. Jest dużo więcej dokumentów i tylko trzeba je po prostu wziąć, przetłumaczyć i pokazać ludności polskiej, Polakom, żeby w dyskusjach z trudnymi na różne tematy z Niemcami czy z przedstawicielami wyznania mojżeszowego operować faktami. Bo często nam się zarzuca antysemityzm, czy Niemcy nam teraz zarzucają znowu hejt. Zawsze jak sięgamy do ich archiwów i powołujemy się na ich teksty, no to wybijamy im z ręki po prostu te takie nieuzasadnione, tą nieuzasadnioną krytykę, że robimy to jakby z nienawiści dla nich. Chodzi o poznanie prawdy. Jest to temat bardzo ciekawy, ale on jest oczywiście, on obejmuje tą historię krytyczną, szczególnie tego narodowego socjalizmu i problemu Holokaustu. My używamy pojęcia Holokaust. Żydzi wolą jednak to pojęcie Shoah, czyli tej zagłady ostatecznej, a nie całopalnej ofiary. Dlatego naszym celem tutaj, naszej pracy nie jest, powiedzmy, wychwalanie narodowego socjalizmu niemieckiego w jakikolwiek sposób, tylko naukowe potraktowanie faktów historycznych na podstawie tekstów źródłowych niemieckich, polskich, izraelskich. Tu pragnę powiedzieć, że ja dużo tekstów czy filmów to właśnie mam z Muzeum Yad Vashem, gdzie jest zrobiona duża praca. Tam dopływają stale nowe dokumenty, nowe filmy. W Niemczech wnuczęta znajdują czasami gdzieś tam na strychu, gdzieś ukryte stare filmy. Niektórzy się boją to dać, niektórzy jednak to dawają. Zaczyna się ciekawa analiza. No, pragnę zwrócić uwagę, że teraz kierownictwo nad tym muzeum w Wannsee w Berlinie objęła pani, młoda osoba z Wiednia, która jest jak najbardziej predysponowana. Ona jest Żydówką, ale bardzo rzeczowo to traktują, nie? Bo przypomnijmy, że zaraz po wojnie grupa Żydów, głównie pod przywództwem, czy pod kierownictwem, jakby trzeba powiedzieć, Szymona Wiesenthala, to polski Żyd z Buczacza, zaczęła ścigać tych największych niemieckich kryminalistów. Nazywano go Nazijäger, czyli łowca nazistów. I właśnie Szymon Wiesenthal powiedział tak: jeśli będziemy zdobywać dowody, żeby udowodnić, że dana osoba faktycznie uczestniczyła w tej eksterminacji Żydów, w morderstwach, to musimy być 100% pewni, żeby nam nie zarzucono jako Żydom Niemcy, że to jest tylko zemsta.
Więc z jednej strony to są te emocje, które są związane z tym problemem, bo wiadomo, Szymon Wiesenthal czy osoby z jego otoczenia to byli ci, co ocalili z Holokaustu. I na pewno było ciężko zapomnieć, co się stało, a jednak musieli zrobić tą pracę taką prokuratorską. Nie? Przyjąć, że powiedzmy, któryś tam Eichmann jest niewinny. Przecież oni jak go pytali, jak ja słucham jego wypowiedzi podczas procesu, to on jak urzędnik mówi. No właśnie, a to jeszcze wracając do pytania, co było z innymi uczestnikami? Ilu z nich spotkała zasłużona kara, a ilu z nich mogło dożyć do końca swojej pracy? Więc trzech zostało skazanych na karę śmierci. Jeden, ten najmłodszy, Lange Rudolf, popełnił samobójstwo, strzelił sobie w głowę w Poznaniu, kiedy został oblężony w lutym 1945 roku przez wojska radzieckie. Choćby ten, weźmy na przykład Martin Luther. On był reprezentantem Ministerstwa Zagranicznych. Właśnie jego kopia zachowała się. To jest ciekawe. Jej droga jest bardzo też interesująca, ale Martin Luther uczestniczył, czy miał uczestniczyć w lutym 1943 roku w zamachu na swojego szefa, czyli na Joachima von Ribbentropa. Został osadzony potem w więzieniu w obozie. I jego wyzwoliła armia radziecka, ale potem, chyba dwa tygodnie po tym zmarł z wycieńczenia. Natomiast, no cóż, Wilhelm Stuckart zginął w wypadku samochodowym, Freistra Roland, to on reprezentował Ministerstwo Spraw Sprawiedliwości, zginie podczas bombardowania Berlina 3 lutego. Ale tak powiedziałem, możemy wziąć i po kolei pójść i poopowiadać na ten temat, ale to by troszkę czasowo nam rozciągnęło naszą audycję. Powiem tylko, że jeszcze 2 lata temu nie wiedzieliśmy, czy faktycznie była jakaś sekretarka, która prowadziła stenogram. Teraz wiemy, bo właśnie Muzeum Wannsee doszło do tego. Tą panią była sekretarka Eichmanna, w jego biurze pani Ingeborg Werlemann, wówczas 22-letnia. I też potwierdziłam identyfikację tego. No tutaj pojawia się w związku z jej biografią pewien bardzo nowoczesny wątek. Czy możemy tak zakończyć wspomnienie? Tak, możemy. Otóż ona wyszła za mąż jeszcze w czasie wojny za oficera Wehrmachtu. Później z nim się zaraz po wojnie, pod koniec wojny już wniosła rozwód, ponieważ to małżeństwo pozostało bezdzietne. I krążyła po zachodnich Niemczech wtedy, pracowała w tej zachodniej części Niemiec. Natomiast potem wyszła za mąż, żeniła się z kobietą, jak to nazwać, dalej jest bezdzietna. Tutaj myślę, że możemy postawić kropkę lub raczej nawet wykrzyknik tym programem na temat tej, myślę, jednej z najważniejszych konferencji w historii. Rozpoczniemy cykl spotkań, w którym będziemy zgłębiać tajniki historii Niemiec z wielu różnych perspektyw. Myślę, że będziemy rozmawiać też o zakonie krzyżackim, o emigracji nazistów do Argentyny. No, tematów na pewno nie braknie i bardzo Ci dziękuję za to, że przyszedłeś, podzielić się swoją niezmiernie szeroką wiedzą ja w temacie. Również dziękuję, bardzo chętnie. I zapraszam Państwa już na kolejne odcinki. Ja nazywam się Przemysław Bagiński i dziękuję za zobaczenie programu o tym, jak konferencja Wannsee zdecydowała w ciągu 1,5 godziny o losie 11 milionów ludzi, którzy stracili w jej wyniku życie.